Dobra, to lecimy tak z tym planem, tak jak wam mówiłem. Jako, że zaplanowałem sobie wakacje na 15 marca, bo to jest dla mnie ważne, bo ja muszę w końcu odpocząć i to jest najważniejszy target. Otwieramy działalność gospodarczą 6 lutego Symetria Space. I będzie to call center. Przede wszystkim na start. I teraz tak. Niestety wystąpiły pewne komplikacje, jak widzicie. Muszę udać się do dentysty, więc korzystając z okazji spróbuję tam coś wcisnąć. Zobaczymy, co się uda, biorąc pod uwagę moje zdolności sprzedaży. Udało moich zdolności finansowych, tylko moich, bo może jestem jaki jestem, udało mi się zebrać aż 20 tysięcy. Tyle odpalę w niedługim czasie i to jest mój kapitał, więc jest nieźle. Mamy załatwione tak, biuro, obsługę informatyczną, agencję kreatywną, doradcę finansowego i w Urzędzie Pracy w Mysłowicach pozyskam sobie pracowników. To jest ważne, bo to jest na teraz co już jest. I teraz tak, 8, tak jak mówiłem, jadę do Warszawy, będę miał samochód i kierowcę i dlatego będę miał wolność podejmowania decyzji, więc tutaj nie robię sobie żadnych planów. Bo to będę ustalał sobie na bieżąco, tak jak wyjdzie. I lecimy dalej. Jako, że już wcześniej 14 luty był moją datą awaryjną, tak naprawdę, na wszelki wypadek, jakby coś się wydarzyło, to 14 lutego zawsze mogłem zaistnieć. I tegoż dnia mam zamiar ruszyć na świat z moim przekazem. Więc walentynki to jest idealny moment. Do tego czasu zobaczymy, ile mi się uda odpalić tak naprawdę z tych inicjatyw, ale na pewno najważniejsze to, co należy zrealizować, to angielskie napisy, moją wizytóweczkę. Muszę ładnie obrobić i puścić na świat, tak żeby świat się dowiedział, że ja tutaj zacząłem działać, bo to jest istotne. I dzięki temu tutaj domysłowic, prawda, sobie ta kaska zacznie napływać, bo ja tutaj jestem i ja będę te pieniążki tutaj w Mysłowicach wszystkie wydawał z całego świata. A dla świata będę miał taki prosty ten, dla moich graczy, znajomych, wiecie, taka cegiełka. Nie wiem, za dolara, za 2 dolary, za 3 dolary, za 5 dolarów. Nie wiem, ile zapłacą, tyle zapłacą, wiecie, ale znajomych tam dużo, wiedzą, jak grałem, wiedzą, jaki dobry jestem, więc myślę, że wesprą kolegę. Nawet po dolarze, jak nie po dolarze, to pewnie obejrzą kolejne materiały, które dla nich przygotuję, bo mam dla nich wiele niespodzianek w tych najbliższych latach, jakby nie było. Jako, że postanowiłem zostać najlepszym twórcą gier komputerowych na świecie. Takie miałem zawsze marzenie i będę tworzył najlepsze gry komputerowe, które będą fajne, ciekawe, edukacyjne, rozwojowe. A do tego dadzą duże nowe możliwości. I tak, jako że działamy globalnie, działamy na świat, prawda? Tego 14 byśmy lutego wyszli, to żeby pokazać wam dynamikę moich działań, to myślę, że ta kampania lokalna, społeczna też jest ważna. Czyli zróbmy coś pozytywnego dla świata. Róże dla kobiet, wszystkich w Mysłowicach. O, to jest mój cel. Spróbujemy na to pozyskać środki, zobaczymy, co się uda załatwić. I to jest cel dla mnie do zrealizowania, żeby 14 lutego już zapalić takie światełko. A mnie dzisiaj natknął jeden cytat, ale teraz go nie powiem. Konfucjusz. Zamiast przeklinać w ciemności, zapal malutką świeczkę, czy coś w tym stylu. To mnie dzisiaj do pracy tak natchnęło, że tak jak widzicie, miałem bardzo produktywny dzień. I tak, jako że plany na Polskę w tym roku mamy tak, 2017, przede wszystkim najważniejsze, technologia. To jest to, co musimy tutaj sprowadzić do Polski, bo to jest to, co my potrzebujemy, żeby ten kraj odbudować tak naprawdę, bo tylko w technologii, w wirtualnej rzeczywistości są odpowiedzi na problemy tych naszych problemów tutaj na Ziemi aktualnych, prawda? I tylko dzięki technologii możemy odbudować naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Bo tylko silna pozycja Polski ekonomiczna pozwoli na spokojny rozwój, prawda? Zaraz będzie następny materiał, tu widzę, że się kończy.